Rozdział 15. Układ trawienny. Podziały cewy jelitowej. W wyniku głowowo-ogonowego i bocznego fałdowania zarodka część endodermy powstająca w efekcie gastrolacji wytworzy w zarodku jelito pierwotne. Pęcherzyk żółtkowy i omocznia pozostaną na zewnątrz zarodka. Rycina 15.1a-d. do d jelito pierwotne wytwarza ślepo zakończoną cewę określoną w części głowowej zarodka jako jelito przednie, a w części ogonowej jako jelito tylne. Część zarodkowa, czyli jelito środkowe, pozostaje tymczasowo połączona z pęcherzykiem żółtkowym za pomocą przewodu żółtkowego. Rycina 15.1d Rozwój jelita pierwotnego i pochodzących z niego struktur zwykle omawiany jest w czterech częściach. Po pierwsze, jelito gardłowe lub gardło przebiega od błony ustno-gardłowej do uchyłku krtaniowotkawiczego, oddechowego jest częścią jelita przedniego. Ten odcinek jest szczególnie istotny dla rozwoju głowy i szyi, co omówiono. W rozdziale siedemnastym. Po drugie, pozostała część jelita przedniego leży do ogonowo od cewy gardłowej i rozciąga się aż do miejsca odejścia zawiązka wątroby. Po trzecie, jelito środkowe rozpoczyna się dystalnie od zawiązka wątroby i sięga do miejsca połączenia prawych dwóch trzecich okolicy poprzecznej poprzecznicy. I jej lewej, jednej trzeciej części u osoby dorosłej. Po czwarte, jelito tylne to odcinek od lewej, jednej trzeciej poprzecznicy, do błony stekowej. Rycina 15.1. Endoderma tworzy nabłonek błonek wyścielający przewód pokarmowy i daje początek poszczególnym komórkom miąszowym gruczołów, takim jak hepatocyty, czy egzokrynne i endokrynne komórki trzustki. Zrąb tkanka łączna gruczołów pochodzi z mezodermy trzewnej. Mięśnie, tkanka łączna i otrzewnowe składowe ściany jelita także pochodzą z mezodermy trzewnej. Molekularna regulacja rozwoju cewy jelitowej. Miejscowe przekształcenie cewy elitowej w różne części zachodzi w czasie, gdy boczne fałdy zarodka zbliżają obie strony cewy do siebie: rycina 15.2 i 15.3. Różnicowanie inicjowane jest przez gradient stężeń kwasu retinowego między gardłem, w którym występuje niskie lub bardzo niskie stężenie kwasu retinowego. A okrężnicą, na którą oddziałuje najwyższe stężenie kwasu retinowego. Ten gradient kwasu retinowego powoduje ekspresję czynników transkrypcyjnych w różnych odcinkach cewy jelitowej. Zatem gen SOX2 ustanawia przełyk i żołądek PDX1, dwunastnicę. CDXC, jelito cienkie, a CDXA, jelito grube i odbytnicę. Rycina 15.2a. To początkowe nadawanie wzorca jest stabilizowane przez wzajemne interakcje między endodermą i mezodermą trzewną przylegającą do cewy jelitowej. Rycina 15.2 od B do D. Ta interakcja akcja nabłonkowo mezenchemalna jest inicjowana przez ekspresję genu Sonic-Hedgecock-SHH w całej cewie elitowej. Ekspresja genu SHH prowadzi do aktywacji takich czynników mezodermalnych, które następnie determinują rodzaj struktury powstającej z cewy elitowej, to jest żołądka, dwunastnicy, jelita cienkiego i temu podobna. Na przykład w odcinku ogonowym jelita środkowego i w całym jelicie tylnym ekspresja SHH ustanawia odcinkową ekspresję genów HOX w mezodermie. Rycina 152D. Kiedy dochodzi do przygotowania mezodermy przez wspomniany kot aktywacyjny, uwalnia ona czynniki, które instruują endodermę do wytworzenia różnych odcinków jelita środkowego i tylnego, obejmującą część jelita cienkiego, jelito ślepe okrężnicę i stek. Rycina 15.2 Kreski. Części cewy litowej i jej pochodne są zawieszone na grzbietowej i brzusznej ścianie ciała przez kreski. Podwójne warstwo trzewnej, które otaczają narządy i łączą je ze ścianą ciała. Takie narządy nazywa się wewnątrz a narządy, które leżą przy tylnej ścianie ciała i są pokryte otrzewną, jedynie na swojej przedniej powierzchni, na przykład nerki, są określane jako zaotrzewnowe. zadło otrzewnowe stanowią podwójne warstwy otrzewnej kreski, które biegną od jednego do drugiego narządu, bądź od narządu do ściany ciała. Kreski i więzadła są miejscem przebiegu naczyń krwionośnych i limfatycznych oraz nerwów do i strzewi jamy brzusznej. Rycina 15.3 i 15.4. Początkowo jelito przednie, środkowe i tylne pozostają w styczności z mezenchymą tylnej ściany jamy brzusznej na dużej szerokości. Rycina 15.3. Jednak w piątym tygodniu powierzchnia tkanki łączącej zwęża się, a ogonowa część jelita przedniego, jelito środkowe i znaczna część jelita tylnego zostają zawieszone na ścianie brzucha przez kreskę grzbietową rycina 153C i 154, która rozciąga się od dolnego końca przełyku do odcinka stekowego jelita tylnego. W okolicy żołądka tworzy ona kreskę grzbietową żołądka, czyli sieć większą. W okolicy dwunastnicy, kreskę grzbietową dwunastnicy, a w okolicy okrężnicy, kreskę grzbietową okrężnicy. Kreska grzbietowa pętli jelita czczego i krętego tworzy kreskę właściwą. Kreska brzuszna, która istnieje jedynie w okolicy końcowej części przełyku, żołądka i górnej części dwunastnicy, rycina 15.4, pochodzi z przegrody poprzecznej. Wrastanie wątroby do mezenchymy przegrody poprzecznej dzieli kreskę brzuszną na jeden sieć mniejszą, która rozciąga się od dolnej części przełyku żołądka i górnej części dwunastnicy do wątroby, oraz po drugie, więzadło sierpowate które rozciąga się od wątroby do brzusznej ściany ciała. Rycina piętnaście cztery. Jelito przednie. Przełyk. Gdy zarodek ma około cztery tygodnie, pączek płucny, uchyłek krtaniowo-tchawiczy, uchyłek oddechowy, pojawia się na brzusznej ścianie jelita przedniego na granicy z jelitem gardłowym. Rycina 15,5 Przegroda tchawiczo-przełykowa stopniowo oddziela ten uchyłek od grzbietowej części jelita przedniego, rycina 156. W ten sposób jelito przednie dzieli się na część brzuszną, zawiązek płuc, zobacząc ją 14 i grzbietową, przełyk. Początkowo przełyk jest krótki, rycina piętnaście a ale wraz z obniżeniem się serca i płuc wydłuża się gwałtownie. Rycina 15.5b. Warstwa mięśniowa ściany, która powstaje z otaczającej mezenchymy trzewnej, jest utworzona w górnych dwóch trzecich przełyku przez mięśnie poprzecznie prążkowane, unerwione przez nerw błędny oraz w dolnej jednej trzeciej przez mięśnie gładkie, unerwione przez splot trzewny. Żołądek. Żołądek pojawia się jako wrzecionowate rozszerzenie jelita przedniego w czwartym tygodniu rozwoju. Rycina 15.5a. W kolejnych tygodniach jego kształt i położenie zmieniają się znacznie w wyniku zróżnicowanego tempa rozwoju poszczególnych części jego ściany i zmian położenia otaczających narządów. Zmiany położenia żołądka są najprostsze do zobrazowania przy założeniu, że obraca się on wokół osi podłużnej i osi przedno-tylnej. Rycina 158. Żołądek obraca się o 90 stopni zgodnie z ruchem wskazówek zegara wokół osi podłużnej, co powoduje zwrot jego lewego boku do przodu, a prawego do tyłu. Rycina 15,8 od A do C. Wskutek tego lewy nerw błędny, który pierwotnie unerwia lewą stronę żołądka, unerwia ścianę przednią. Podobnie prawy nerw błędny unerwia ścianę tylną. W trakcie tego obrotu pierwotna tylna ściana żołądka rośnie szybciej niż przednia, co prowadzi do wytworzenia krzywizny większej i mniejszej. Rycina 15.8c Głowowy i ogonowy koniec żołądka pierwotnie leżą w linii pośrodkowej, ale w trakcie dalszego wzrostu żołądek obraca się wokół osi przednotylniej, co zmienia położenie części ogonowej, czyli odzwiernikowej, na prawo i do góry, a głowowej, czyli części wpustowej, na lewo i nieznacznie do tyłu. Rycina 15.8de Ostatecznie położenie żołądka ustala się wzdłuż osi biegnącej skośnie od strony lewej u góry do prawej u dołu. Ponieważ żołądek jest przyłączony do grzbietowej ściany ciała przez kreskę grzbietową i do brzusznej ściany ciała przez kreskę brzuszną, rycina 15.4 i 15.9, jego obrót i nieproporcjonalny wzrost. Zmienia położenie tych krezek. Obrót wokół osi podłużnej pociąga kreskę grzbietową żołądka w lewo, co tworzy przestrzeń za żołądkiem, zwany torbą sieciową. Rycina 159 i 1510 Ten obrót pociąga także kreskę brzuszną żołądka w prawo. Gdy ten proces odbywa się w piątym tygodniu rozwoju. Zawiązek śledziony pojawia się w postaci proliferacji komórek mezodermy między dwiema blaszkami kreski grzbietowej żołądka. rycina 15, 10, 15, Wraz z kontynuacją obrotu żołądka kreska grzbietowa żołądka wydłuża się, a jej część między śledzioną i grzbietową linią pośrodkową przesuwa się w lewo i zespala się z otrzewną tylnej ściany jamy brzusznej. Rycina 15.10 i 15.11 Z kolei dochodzi do zaniku blaszki tylnej kreski grzbietowej żołądki otrzewnej wzdłuż linii tego połączenia. Śledziona, która pozostaje wewnątrz odszewnowo jest wówczas połączona ze ścianą ciała w okolicy lewej nerki przez więzadło śledzionowo-nerkowe i z żołądkiem przez więzadło żołądkowo śledionowa. Rycina 15,10 i 15, Wydłużanie i zlewanie się kreski grzbietowej żołądka z tylną ścianą ciała determinuje także ostateczne położenie trzustki. Początkowo narząd ten rozwija się w kresce grzbietowej dwunastnicy, ale ostatecznie jego ogon sięga kreski grzbietowej żołądka. Rycina 15:10. Ze względu na zespolenie tej części kreski grzbietowej żołądka z grzbietową ścianą ciała, ogon trzustki znajduje się w tej okolicy. Rycina 15:11. Kiedy blaszka tylna kreski grzbietowej żołądka i otrzewna tylnej ściany ciała zanikną wzdłuż linii scalenia, Ogon trzustki zostaje przykryty przez otrzewną tylko na swojej przedniej powierzchni i w związku z tym leży zaotrzewnowo. Narządy, takie jak trzustka, które początkowo są przykryte przez otrzewną łączącą się później z tylną ścianą ciała, co prowadzi do ich położenia zaotrzewnowego, określane są jako wtórnie zaotrzewnowe. Obrót żołądka wokół osi przedno tylnej prowadzi do wybrzuszenia kreski grzbietowej żołądka skierowanego do tyłu rycina 15 12. Kreska kontynuuje wyrastanie w dół i tworzy dwuwarstwowy worek rozpościerający się nad poprzecznicą i pętlami jelita cienkiego jak fartuch. Rycina 1513a. Tę dwuwarstwową strukturę nazywamy siecią większą. Później jej warstwy zlewają się, tworząc pojedynczą płytę zwisającą z krzywizny większej żołądka. Rycina 1513b. Tylna warstwa sieci większej zlewa się także z kreską okrężnicy poprzecznej. Rycina 1513b. Sieć mniejszej więzadło sierpowate pochodzą z kreski brzusznej żołądka, która pochodzi z mezodermy przegrody poprzecznej, kiedy sznury komórek wątrobowych proliferują w przegrodzie poprzecznej, staje się ona cieńsza i tworzy po pierwsze otrzewną wątroby, po drugie więzadło sierpowate, które rozciąga się od wątroby do brzusznej ściany ciała. I po trzecie sieć mniejszą, która rozpościera się od żołądka i górnej części dwunastnicy do wątroby, rycina 15-14, Wolny brzeg więzadła sierpowatego zawiera żyłę pępowinową, rycina 15 10a, która zarasta po porodzie, tworząc więzadło obłe wątroby. Dolny brzeg sieci mniejszej łączy dwunastnicę i wątrobę, czyli więzadło wątrobowo-dwunastnicze. Zawiera przewód żółciowy, żyłę wrotną i tętnicę wątrobową, czyli triadę wrotną. Ten wolny brzeg ogranicza także od góry otwór sieciowy Winslow'a, który łączy torbę sieciową. Z pozostałą częścią jamy odrzewnej: rycina 15-16. Dwunastnica. Końcowa część jelita przedniego i głowowa część jelita środkowego tworzą dwunastnicę. Połączenie obu części jest położone bezpośrednio dystalnie od zawiązka wątroby: rycina 15-14 i 15-15. Gdy następują obroty żołądka, dwunastnica tworzy pętlę w kształcie litery C i obraca się w prawo. Ten obrót wraz z gwałtownym powiększeniem się głowy trzustki przemieszcza dwunastnicę z jej początkowego położenia, pośrodkowego na prawą stronę jamy brzusznej rycina 1510 i 1517. Dwunastnica i głowa trzustki... Naciskają na grzbietową ścianę ciała, a prawa powierzchnia kreski grzbytowej dwunastnicy scala się z przyległą otrzewną. Obie warstwy następnie zanikają, a dwunastnica i głowa trzustki zajmują na stałe położenie zaotrzewnowa. Cała trzustka zatem uzyskuje położenie zaotrzewnowa. Kreska grzbietowa dwunastnicy Zanika w całości poza okolicą odźwiernika, gdzie niewielka część dwunastnicy, opuszka dwunastnicy, zachowuje swoją kreskę i położenie wewnątrz odszewnowe. W drugim miesiącu światło dwunastnicy ulega przejściowemu zarośnięciu w wyniku podziałów komórek i ścian. Jednak wkrótce potem dochodzi do rekanalizacji. Rycina 15. 18 AB. Ponieważ jelito przednie jest zaopatrywane przez pień trzewny, a jelito środkowe przez tętnicę kreskową górną, dwunastnica otrzymuje krew z gałęzi obu tych tętnic. Rycina 15-14. Wątroba i pęcherzyk żółciowy. Zawiązek wątroby pojawia się w połowie trzeciego tygodnia jako Uwypuklenie nabłonka endodermy w dystalnej części jelita przedniego. Rycina 15, 14 i 15, 15. To uwypuklenie, uchyłek lub pączek wątrobowy, tworzony jest przez gwałtownie proliferujące komórek, które penetrują przegrodę poprzeczną, czyli mezodermalną płytę położoną. Między jamą osierdziową i szypułą pęcherzyka żółtkowego. Rycina 1514 i 15, 1515 Podczas gdy komórki wątrobowe kontynuują penetrację przegrody, połączenie między uchyłkiem wątrobowym i jelitem przednim dwunastnicą zwęża się, tworząc przewód żółciowy. Małe uwypuklenie na brzusznej powierzchni przewodu żółciowego tworzy pęcherzyk żółciowy i przewód pęcherzykowy. Rycina 15.15 15. W trakcie dalszego rozwoju nabłonkowe sznury wątrobowe przeplatają się z odgałęzieniami żyły pępowinowej i żył żółtkowych, które tworzą zatoki wątrobowe. Sznury wątrobowe różnicują się do komórek tworzących miąższ wątroby, hepatocyty i komórek wyściółki przewodów żółciowych. Komórki hemopoetyczne, browicz,a kupfera i tkanki łącznej pochodzą z mezodermy przegrody poprzecznej. Kiedy komórki wątrobowe rozprzestrzeniają się w całej przegrodzie poprzecznej, tak, że narząd uwypukla się w kierunku do ogonowym, do jamy Brzusznej, mezoderma przegrody poprzecznej, leżąca między wątrobą i jelitem przednim oraz między wątrobą i przednią ścianą jamy brzusznej, tworzy odpowiednio sieć mniejszą i więzatło sierpowate. Łącznie, po wytworzeniu odszewnowego połączenia między jelitem przednim i przednią ścianą jamy brzusznej, nazywane są one kreską brzuszną. Rycina 15:15. Mezoderma na powierzchni wątroby różnicuje się z otrzewną trzewną oprócz powierzchni czołowej. Rycina 15 b W tym miejscu wątroba zostaje w kontakcie z resztą pierwotnej przegrody poprzecznej. Ta część przegrody, która składa się z gęsto rozmieszczonej mezodermy, utworzy środek ścięgnisty przepony. Powierzchnia wątroby, która styka się z przyszłą przeponą, nigdy nie jest pokryta otrzewną. Jest to pole nagie wątroby. Rycina 15-15 W dziesiątym tygodniu życia masa wątroby stanowi około 10% całkowitej masy ciała. Chociaż jest ona częściowo zależna od dużej liczby naczyń zatokowych, sinusoidów, Innym istotnym czynnikiem jest funkcja homeopoetyczna wątroby. Duże gniazda proliferujących komórek, które różnicują się do erytrocytów i krwinek białych, leżą między komórkami wątrobowymi i ścianami sinusoidów. Ta aktywność wątroby stopniowo maleje w trakcie dwóch ostatnich miesięcy życia wewnątrzmacicznego. Tak, że przy urodzeniu w wątrobie obecne są jedynie niewielkie wyspy homeopatyczne. Masa wątroby wynosi wówczas jedynie 5% całkowitej masy ciała. Inną ważną funkcję wątroba podejmuje około 12 tygodnia, kiedy żółć jest wytwarzana przez komórki wątrobowe. W wyniku powstania pęcherzyka żółciowego i przewodu pęcherzykowego oraz połączenia się przewodu pęcherzykowego z przewodem wątrobowym i powstania przewodu żółciowego wspólnego rodzina 1515, -15, żółć może przedostawać się do przewodu pokarmowego. W wyniku tego zawartość jelit może mieć ciemnozielony kolor. Ze względu na zmiany położenia dwunastnicy ujście przewodu żółciowego wspólnego stopniowo zmienia swoją lokalizację z początkowej przedniej na tylną. Wskutek tego przewód żółciowy wspólny położony jest za dwunastnicą. Rycina 15,9 i 15,20. Molekularna regulacja powstawania wątroby. Cała endoderma jelita przedniego ma potencjał ekspresji genów swoistych dla wątroby i różnicowania się do tkanki wątrobowej. Jednakże ta ekspresja jest zablokowana przez. Czynniki wydzielane przez otaczające komórki, w tym ektodermę, niesercową mezodermę, a szczególnie przez strunę grzbietową rcina 15-21. Aktywność tych inhibitorów jest blokowana w przyszłej okolicy wątroby przez czynniki wzrostowe fibroblastów FGF2. Wydzielane przez mezodermę sercową i przez komórki śródbłonkowe endotelialne, formujące naczynia krwionośne, styczne z cewą jelitową w miejscu uwypuklenia zawiązka wątroby. W ten sposób mezoderma okolicy serca wraz z sąsiednimi naczyniowymi komórkami endotelialnymi instruuje. Endodermę jelitową do ekspresji swoistych dla wątroby genów przez hamowanie czynnika blokującego te geny. Inne czynniki biorące udział w tej instrukcji to białka morfogenetyczne kości BMPS wydzielane przez przegrodę poprzeczną. Wydaje się, że białka BMP zwiększają aktywność przyszłej endodermy wątrobowej. Na działanie FGF2. Gdy ta instrukcja zostanie odebrana, komórki w polu wątroby różnicują się do hepatocytów i komórek linii żółciowej. Proces ten jest przynajmniej częściowo regulowany przez wątrobowe, jądrowe czynniki transkrypcyjne: HNF3 i HNF4. Trzustka. Trzustka powstaje. Z dwóch zawiązków brzusznego i grzbietowego, które pochodzą z endodermy wyścielającej dwunastnicę. Rycina 1519. Grzbietowy zawiązek trzustki znajduje się w kresce grzbietowej, a zawiązek brzuszny trzustki leży blisko przewwałdu żółciowego. Rycina 1519. Kiedy dwunastnica obraca się w prawo i przyjmuje kształt litery C, zawiązek brzuszny. Trzustki przemieszcza się w kierunku grzbietowym, podobnie jak ujście przewodu żółciowego wspólnego. Rycina 15:19 Ostatecznie zawiązek brzuszny zajmuje położenie bezpośrednio poniżej i z tyłu zawiązka grzbietowego. Rycina 15:20 Później miąż i układ przewodów wyprowadzających obu zawiązków łączą się ze sobą. 15-20b. Zawiązek brzuszny tworzy wyrostek haczykowaty i dolną część głowy trzustki. Pozostała część gruczołu pochodzi z zawiązka grzbietowego. Główny przewód trzustkowy wirsunga tworzony jest przez dystalną część przewodu trzustkowego grzbietowego i przez cały przewód trzustkowy brzuszny, rycina 15-20B. Część proksymalna przewodu trzustkowego grzbietowego zarasta albo utrzymuje się jako mały kanał. Dodatkowy przewód trzustkowy Santoriniego. Główny przewód trzustkowy wraz z przewodem żółciowym wspólnym uchodzi do dwunastnicy w miejscu brodawki większej. Ujście dodatkowego przewodu trzustkowego, gdy jest obecny, znajduje się w miejscu brodawki mniejszej. W około 10% przypadków nie dochodzi do połączenia się przewodów i ich pierwotny podwójny układ zostaje utrzymany. W trzecim miesiącu życia płodowego wyspy trzustkowe Langerhansa rozwijają się z tkanki miąższu trzustki i rozprzestrzeniają się po całej trzustce. Wydzielanie insuliny rozpoczyna się od około 5 miesiąca. Komórki wydzielające glukagon i somatostatynę także rozwijają się z komórek miąższowych. Mezoderma trzewna otaczająca zawiązki trzustki tworzy tkankę łączną gruczołu. Molekularna regulacja rozwoju trzustki FGF2i aktywina czyli cząsteczka z rodziny TGF-beta produkowane przez strunę grzbietową i śródbłonę kaorty grzbietowej zmniejszają ekspresję genu SHH w endodermie lita, która utworzy zawiązek grzbietowy trzustki. Sygnał indukujący dla zawiązka brzusznego pochodzi z mezodermy trzewnej. Dochodzi do zwiększenia ekspresji Szóstkowego I dwunastniczego genu homeoboksu 1 PDX1. Chociaż nie wszystkie kolejne cząstki sygnałowe w rozwoju trzustki zostały jeszcze poznane, wydaje się, że ekspresja sparowanych genów homeoboksowych PAX4 i PAX6 Determinuje linię komórek endokrynnych w taki sposób, że komórki wykazujące ekspresję obydwu genów stają się komórkami Beta, gamma i Delta wydzielającymi odpowiednio insulinę, somatostatynę i polipeptyd trzustkowy, a komórki wykazujące ekspresję tylko genu x 6 komórkami alfa produkującymi glukagon. Jelito środkowe. W pięciotygodniowym zarodku jelito środkowe jest zawieszone na grzbietowej ścianie jamy brzusznej na krótkiej kresce i łączy się z pęcherzykiem żółtkowym przez przewód żółtkowy. Rycina 15.1 i 15.24. U dorosłych jelito środkowe rozpoczyna się Bezpośrednio dystalnie od ujścia przewodu żółciowego wspólnego do dwunastnicy 15, 15, i kończy się w miejscu połączenia dwóch trzecich proksymalnych okrężnicy poprzecznej z jej dystalną jedną trzecią. Na całej swojej długości litośrodkowe środkowe jest zaopatrywane przez tętnicę kreskową górną. Rozwój jelita środkowego charakteryzuje się gwałtownym wydłużeniem się jelita i jego kreski, co prowadzi do wytworzenia pierwotnej pętli jelitowej rycina 1524 i 1525. Jej wierzchołek utrzymuje połączenie z pęcherzykiem żółtkowym za pomocą przewodu żółtkowego rycina 1524. Z głowowego ramienia pętli Rozwija się dystalna część dwunastnicy, jelito czcze i część jelita krętego. Ramię ogonowe tworzy dolny odcinek jelita krętego, kątnicę, wyrostek robaczkowy, okrężnicę wstępującą i proksymalne dwie trzecie okrężnicy poprzecznej. Fizjologiczna przepuklina. Rozwój pierwotnej pętli jelitowej polega na jej gwałtownym wydłużeniu, szczególnie w ramieniu głowowym. Wskutek dynamicznego wzrostu i ekspansji wątroby, jama brzuszna czasowo staje się zbyt mała, aby pomieścić wszystkie pętle jelita, które w efekcie, podczas szóstego tygodnia rozwoju Przemieszczają się do poza zarodkowej jamy ciała w sznurze pępowinowym. Fizjologiczna przepuklina pępowinowa. Rycina 15-26. Obrót jelita środkowego. W trakcie wydłużania się pierwotna pętla jelitowa obraca się wokół osi wyznaczonej tętnicą kreskową górną. Rycina piętnaście Patrząc od przodu, obrót jest przeciwny do ruchu wskazówek zegara i wynosi około 270 stopni. Rycina piętnaście i piętnaście Nawet w trakcie obrotu przebiega wydłużanie się pętli jelita cienkiego, a jelito czcze i kręte wytwarzają liczne zwoje pętli. rodzina 15-26. grube także ulega istotnemu wydłużeniu, ale nie zachodzi tutaj wytwarzanie pętli. Obróto około 90 stopni dokonuje się podczas powstawania fizjologicznej przepukliny pępowinowej, a obróto pozostałe 180 stopni Zachodzi podczas powrotu pętli cienkiego do jamy brzusznej rycina 15-27. Powrót pętli z fizjologicznej przepukliny pępowinowej W 10 tygodniu rozpoczyna się powrót pętli z przepukliny do jamy brzusznej. Chociaż Czynniki odpowiedzialne za ten proces nie są dokładnie znane, przyjmuje się, że ważną rolę odgrywają regresja śródnercza, spowolnienie wzrostu wątroby i powiększenie się jamy brzusznej. Proksymalna część jelitaczego, pierwsza, która powraca do jamy brzusznej leży po lewej stronie jamy brzusznej, rycina 15-27a. Pętle powracające później stopniowo zajmują położenie coraz bardziej po prawej stronie. Związek jelita ślepego, kątnicy, który pojawia się około 6 tygodnia w postaci małego stożkowego poszerzenia ogonowego ramienia pierwotnej pętli jelitowej, jest ostatnią częścią jelita, która wraca do jamy brzusznej. Przez pewien czas leży on w prawym górnym kwadrancie, bezpośrednio poniżej prawego płata wątroby, rycina 15-27. Stamtąd ulega przemieszczeniu do prawego dołu biodrowego i nadaje położenie okrężnicy wstępującej i zgięciu wątrobowemu po prawej stronie jamy brzusznej. rzina 15:27b. W trakcie tego procesu dystalny koniec zawiązka kątnicy tworzy mały uchyłek, którym jest wyrostek robaczkowy. Rydzina 15, 15:28. Ponieważ wyrostek robaczkowy rozwija się podczas obniżania się okrężnicy, Często jest ostatecznie położony zakątniczo lub zaokrężniczo. Rycina 15:29. Kreski pętli jelitowych. Kreska pierwotnej pętli jelitowej, kreska właściwa, przechodzi znaczne zmiany wskutek obrotu i powstawania wielu pętli jelita. Gdy ogonowe ramię pętli, przesuwa się na prawą stronę jamy brzusznej, kreska grzbietowa skręca się w oku miejsce odejścia tętnicy kreskowej górnej. Rycina 15-24 Następnie, gdy części wstępująca i wstępująca okrężnicy zajmą swoje ostateczne położenie, ich kreski naciskają na otrzewną tylnej ściany jamy brzusznej, rycina 1530. Po połączeniu się ze sobą tych warstw łącznotkankowych okrężnica wstępująca i zstępująca są na stałe zakotwiczone w położeniu zaotrzewnowym. Należy zaznaczyć, że wyrostek robaczkowy Dolny koniec kątnicy i esica zachowują swoje wolne kreski. Rycina 1530b. Los kreski okrężnicy poprzecznej jest inny. Łączy się ona z tylną ścianą sieci większej. Rycina 1530, ale pozostaje ruchoma. Linia przyczepu kreski ostatecznie. Sięga od zgięcia wątrobowego okrężnicy wstępującej do zgięcia śledzionowego okrężnicy zstępującej. Rycina 1530 B. Kreska pętli litaczczego i krętego jest początkowo kontynuacją kreski okrężnicy wstępującej. Rycina 1530 A. Kiedy kreska okrężnicy wstępującej scala się z tylną ścianą jamy brzusznej, kreska pętli je i krętego, uzyskuje nowe miejsce przyczepu, rozciąga się od miejsca, w którym dwunastnica staje się wewnątrz odrzewnowa, do połączenia krętniczo-kątniczego. Rycina 1530b Odniesienia kliniczne. Nieprawidłowości krezek. W warunkach prawidłowych wstępnica poza swą najbardziej ogonową częścią około 2,5 cm scala się z tylną ścianą jamy brzusznej i jest pokryta otrzewną na swojej przedniej i bocznych powierzchniach. Przetrwanie tej części kreski okrężnicy prowadzi do wystąpienia ruchomej kątnicy. W najbardziej skrajnej postaci, kreska okrężnicy wstępującej w ogóle nie scala się ze ścianą jamy brzusznej. Tak długa kreska umożliwia występowanie nieprawidłowych ruchów jelita i może prowadzić nawet do zawęźlenia. Wolvulus, kątnicy i okrężnicy. Podobnie, niepełne scalenie kreski z tylną ścianą jamy brzusznej może prowadzić do powstania kieszonek za kreską okrężnicy wstępującej. Przepuklina zaokrężnicza jest uwięzieniem części jelita cienkiego za kreską okrężnicy. nieprawidłowość ściany tułowia. Przepuklina pępowinowa um falacyu. Um falacyu. rycina 1531a b polega na powstawaniu przepukliny trzewi jamy brzusznej w skutek obecności poszerzonego pierścienia pępowinowego. Trzewia którymi mogą być wątroba, jelito cienkie i grube, żołądek, śledziona i pęcherzyk żółciowy, są przykryte owodnią. Przyczyną tej wady jest brak powrotu jelit do jamy ciała z fizjologicznej przepukliny pępowinowej w okresie od 6 do 10 tygodnia. Przepuklinę pępowinową można zdiagnozować za pomocą USG w trakcie ciąży rycina 1531D. Wada ta występuje w 2,5 na 10 000 urodzeń i jest związana z wysoką śmiertelnością 25% i poważnymi malformacjami, Takimi jak wady serca 50% i cewy nerwowej 40%. U około 15% żywo urodzonych dzieci z przepukliną pępowinową stwierdza się zaburzenia chromosomalne. Wytrzewienie. Gastrochyzys. Rycina 1531C. Odnosi się do wysunięcia się zawartości jamy brzusznej przez ścianę ciała bezpośrednio do jamy owodni. Występuje bocznie, od pępka, zwykle prawostronnie, a przyczyną wady jest: Najpewniej nieprawidłowe zamknięcie ściany ciała wokół szypuły łączącej. Zobacz, rozdział siódmy. Trzewia nie są przykryte otrzewną ani owodnią, a jelita mogą być uszkodzone przez kontakt z płynem owodniowym. Podobnie jak przepuklina pępowinowa, wada ta może być zdiagnozowana ultrasonograficznie w późniejszej fazie ciąży. Rycina 15, a Wytrzewienie występuje u 1 na 10 tysięcy urodzeń. Ale jego częstość wzrasta zwłaszcza u młodych kobiet poniżej 20 roku życia. Przyczyny zwiększonej częstości i wyższego ryzyka wad u młodych kobiet nie są znane. Inaczej niż w przypadku przepukliny pępowinowej, wytrzewienie nie jest związane z nieprawidłowościami chromosalnymi czy innymi poważnymi wadami więc wskaźnik przeżycia jest bardzo wysoki skręt jelit prowadzący do ograniczonego dopływu krwi może jednak prowadzić do martwicy znacznych odcinków jelita i śmierci płodu nieprawidłowości przewodu żółtkowego u 2 do 4% ludzi niewielka część przewodu żółtkowego zostaje zachowana, tworząc uwypuklenie jelita krętego, czyli uchyłek mekela inaczej uchyłek jelita krętego. Rycina 1532a. U dorosłych ten uchyłek położony jest około 40 do 60 cm od zastawki krętniczo-kątniczej, na powierzchni bezkreskowej, jeżeli to okrągłego, i zwykle nie powoduje żadnych objawów. Jednak obecność heterotopowej tkanki trzustki lub śluzówki żołądka może prowadzić do owrzodzeń, krwawień, a nawet perforacji. Czasami obydwa końce przewodu żółtkowego przekształcają się w pasma włókniste a część środkowa wytwarza dużą torbiel, torbiel żółtkową, rycina 1532 32 b Ponieważ pasma włókniste przechodzą przez jamę otrzewnej, pętle jelit mogą się na nich okręcać i ulegać zamknięciu, co może prowadzić do zadziergnięcia lub skrętu jelit. W innym wariancie przewód żółtkowy Pozostaje drożny na całej długości, tworząc połączenie między pępkiem i przewodem pokarmowym. Ta wada to przetoka żółtkowa, inaczej pępkowo-jelitowa, rycina 1532C. Treść kanałowa może być wówczas obecna w pępku. Wady obrotu jelita Nieprawidłowy obrót pętli jelitowych może prowadzić do skrętu jelit i ograniczać dopływ krwi. Fizjologicznie pierwotna pętla jelitowa obraca się o 270 stopni przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Jednak sporadycznie zachodzi rotacja tylko o 90 stopni. Gdy to nastąpi, okrężnica i jelito ślepe są pierwszymi odcinkami, które powracają ze sznura pępowinowego i zajmują miejsce po lewej stronie jamy brzusznej, rycina 1533A. Później wracające pętle jelita przemieszczają się następnie coraz bardziej na prawo, co prowadzi do lewostronnego położenia okrężnicy. Odwrócenie kierunku obrotu pentlielita występuje gdy pierwotna pętla obraca się o 90 stopni zgodnie z ruchem wskazówek zegara. W tej wadzie okrężnica poprzeczna przesuwa się za dwunastnicę rycina 1533b i leży za tętnicą kreskową górną. Zdwojenie pętli litowych i torbiele mogą wystąpić w każdym odcinku cewi litowej. Najczęściej spotykane są w jelicie krętym, a ich długość może sięgać od długich odcinków do niewielkich uchyłków. Objawy występują zwykle wcześnie w życiu. W 33% przypadków związane są z innymi wadami. Takimi jak Zarośnięcie, atrezja jelit, zarośnięcie odbytu, wytrzewienie czy przepuklina pępowinowa. Ich przyczyna nie jest znana, chociaż mogą być wynikiem nieprawidłowej proliferacji miąższu jelita. Zarośnięcia i zwężenia jelit. Zarośnięcia Atrezja I zwężenia Stenosis Mogą pojawić się w każdym odcinku jelita. Najczęściej występują w dwunastnicy, najrzadziej w okrężnicy, równie często w czym, co krętym, jedno na 1500 urodzeń. Atrezje w górnej części dwunastnicy są prawdopodobnie wynikiem braku rekanalizacji. Rycina 15, 18. W części dystalnej zwężenia i atrezje były uznawane za wynik zaburzeń naczyniowych, które miały powodować zmniejszony przepływ krwi i martwicę tkanek odcinka jelita. Sugerowano, że zaburzenia te mogły być wynikiem skrętu, zadzierzgnięcia, wytrzewienia, przepukliny pępowinowej i innych czynników, jednakże nowe dane pozwalają przypuszczać, że nieprawidłowości w przebiegu różnicowania jelit także mogą prowadzić do tych wad. Nieprawidłowa ekspresja niektórych genów HOX, a także genów z rodziny FGF oraz ich receptorów prowadzą do zarośnięcia jelit. W połowie przypadków dochodzi do utraty odcinka jelita, a w 20% pozostaje włókniste pasmo. Rycina 1534 AB W kolejnych 20% przypadków dochodzi do zwężenia z obecnością cienkiej przepony oddzielającej większe i mniejsze fragmenty jelita. Rycina 1534C. Zwężenia i mnogie zarośnięcia dotyczą pozostałych 10% przypadków tych wad. Obie po 5% rycina 1534D. Zarośnięcie typu skórki od jabłka odpowiada za 10% atrezji. Zarośnięcie dotyczy tu proksymalnej części jelita czego, a samo jelito jest krótkie z odcinkiem dystalnym do wady zwiniętym wokół pozostałości kreski. Rycina 1535 Skutki atrezju noworodka zależą od długości jelita, które zostało uszkodzone, i od lokalizacji wady. Niektóre dzieci z rozległą atrezją mają niską masę urodniową i inne wady. Jelito Tylne Z jelita tylnego rozwija się dystalna 1 trzecia okrężnicy poprzecznej, okrężnica wstępująca, esica, odbytnica i górna część kanału odbytu. Endoderma jelita grubego wytwarza także wewnętrzną wyściółkę pęcherza i cewki moczowej. Zobacz rozdział 16. Końcowy odcinek jelita tylnego uchodzi do tylnej części steku pierwotnego kanału odbytowo-odbytniczego. Omocznia wnika do przedniej części pierwotnej zatoki moczowo-płciowej. Rycina 1536A. Sam stek jest wyścieloną endodermą, jamą przykrytą na swej brzusznej granicy przez ektodermę powierzchniową. Ta część graniczna między endo- i ektodermą tworzy błonę stekową. Rycina 1536. Warstwa mezodermy. Przegroda moczowo-odbytowa rozdziela obszar między mocznią a jelitem tylnym. Przegroda ta pochodzi z klina mezoderm leżącego między tymi strukturami rycina 1536bc. W miarę wzrostu zarodka i jego fałdowania w odcinku ogonowym wierzchołek przegrody moczowo-odbytowej zbliża się do błony Stekowej. Pod koniec siódmego tygodnia błona stekowa ulega rozerwaniu, tworząc otwór odbytu dla jelitatelnego i brzuszny otwór dla zatoki moczowo-płciowej. Między nimi koniuszek przegrody moczowo-odbytowej tworzy ciało kroczowe. Rycina 15:36c Górna część, dwie trzecie kanału odbytu. Pochodzi z endodermy jelita tylnego. Dolna 1 trzecia z ektodermy położonej wokół prostnicy. Rdzi 1536 BC. Ektoderma w tym obszarze prostnicy na powierzchni części steku proliferuje i wpukla się, wytwarzając dołek odbytowy. Rydzina 1537 BC. Następnie zanik błony stekowej, na tym etapie nazywanej błoną odbytową, prowadzi do ustanowienia łączności między górną i dolną częścią kanału odbytu. Ponieważ część ogonowa kanału odbytu pochodzi z ektodermy, jest zaopatrywana w krew przez tętnice odbytnicze dolne, gałęzie tętnicy sromowej wewnętrznej. Jednak część głowowa kanału odbytu pochodzi z endodermy i dlatego unaczyniona jest przez tętnice odbytnicze górne, które są przedłużeniem tętnicy kreskowej dolnej, czyli tętnicy jelita tylnego. Połączenie między częściami endo i ektodermy kanału odbytu wyznacza linia grzbietowa leżąca bezpośrednio poniżej kolumny odbytu. W linii tej nabłonek zmienia się z jednowarstwowego walcowatego na wielowarstwowy płaski. Odniesienia kliniczne. Nieprawidłowości jelita Przytoki odbytniczo-cewkowe i odbytniczo które występują u 1 na 5 tysięcy żywych urodzeń Mogą być spowodowane nieprawidłowościami w tworzeniu się steku i lub przegrody moczowo-odbytowej. Na przykład, jeśli stek jest za mały lub jeśli przegroda moczowo-odbytowa nie rozpościera się wystarczająco daleko do ogonowo. Otwór jelita tylnego przemieszcza się do przodu tworząc ujście lita tylnego do cewki albo pochwy. Rycina 1537 AB Stopień ciężkości przetok i zarośnięć atrezji odbytu jest różny. Mogą one prowadzić do powstania wąskiego przewodu lub włóknistej pozostałości połączonej z powierzchnią krocza. Rycina 1537 C Wady te są prawdopodobnie wynikiem nieprawidłowej ekspresji genów w trakcie nabłonkowo mezenchymalnych interakcji. Zarośnięcie odbytu występuje, gdy błon odbytu nie perforuje 15,37. Jelito olbrzymie, wrodzona. Wynika z braku zwojów przy współczulnych w ścianie jelita. Choroba Hirschsprunga Zwoje te pochodzą z komórek grzebienia nerwowego, które migrują z fałdów nerwowych do ściany jelita. Mutacje genu RET, kodującego receptor kinazy tyrozynowej zaangażowanej w migrację komórek grzebienia zobacz rozdział 18, mogą prowadzić do jelita olbrzymiego wrodzonego. W większości przypadków choroba dotyczy odbytnicy, a w 80% sięga połowę sicy. Okrężnica poprzeczna i prawe odcinki okrężnicy zajęte są tylko w 10-20% przypadków, a w 3% zajęta jest cała okrężnica. Podsumowanie. Nabłonek przewodu pokarmowego i miąż pochodnych struktur ma swoje źródło w endodermie. Tkanka łączna, części mięśniowej i otrzewnowe, pochodzą z mezodermy. Powstawanie różnych odcinków cewy jelitowej, takich jak przełyk, żołądek, dwunastnica, itd., determinowane jest gradniętem kwasu retinowego który prowadzi do ekspresji czynników transkrypcyjnych unikatowych dla każdego odcinka cewy jelitowej. Rodzina 15.2a Z kolei różnicowanie jelita i jego pochodnych zależne jest od wzajemnych interakcji między endodermą jelita nabłonek i otaczającą mezodermą. Oddziaływania nabłonkowo-mezenchymalne. Geny HOX są indukowane w mezodermie przez białka SHH, wydzielane przez endodermę jelita i regulują organizację głowowo-ogonową jelita i jego pochodnych. Jelito pierwotne rozciąga się od błony ustnogardłowej do błony stekowej rycina 15-15 i dzieli się na jelito gardłowe, przednie, środkowe i tylne. Z jelita gardłowego rozwija się gardło i powiązane z nim gruczoły. Zobacz rozdział 17. Z jelita przedniego powstaje przełyk, tchawica i pączki płucne, żołądek, a także część dwunastnicy proksymalna do ujścia przewodu żółciowego wspólnego. Ponadto wątroba, trzustka, pęcherzyk żółciowy i przewody żółciowe rozwijają się z uwypukleń nabłonka endodermy górnej części dwunastnicy. Rycina 15.15 15. Ponieważ górna część jelita przedniego jest podzielona przegrodą, przegroda tchawiczo-przełykowa na przełyk leżący do tyłu i położoną do przodu tchawicę Wraz z pączkami płucnymi zaburzenia w rozwoju przegrody mogą prowadzić do nieprawidłowych połączeń między tchawicą a przełykiem. Nabłonkowe sznury wątrobowe i układ żółciowy wraz stające do przegrody poprzecznej różnicują się do komórek 15-15. Komórki hemopoetyczne Obecne w wątrobie w ilości większej przed porodem niż po urodzeniu, komórki Browicza Kupfera i komórki tkanki łącznej pochodzą z mezodermy. Trzustka rozwija się ze zawiązka brzusznego i zawiązka grzbietowego, które później łączą się ze sobą. Rycina 15,19 i 15,20. Czasami Obie części trzóstki otaczają dwunastnicę trzóstka obrączkowata, powodując zwężenie lub zaciśnięcie jelita rina 1523. Z jelita środkowego powstaje pierwotna pętla jelitowa Rycina 15 1524, z której tworzy się część od dwunastnicy położona dystalnie. Do ujścia przewodu żółciowego wspólnego do miejsca połączenia proksymalnych dwóch trzecich okrężnicy poprzecznej z jej dystalną jedną trzecią. Wierzchołek pierwotnej pętli pozostaje czasowo połączony z pęcherzykiem żółtkowym za pomocą przewodu żółtkowego. W trakcie szóstego tygodnia pętla rośnie tak gwałtownie, że wysuwa się do sznura pępominowego. Fizjologiczna przepuklina pępowinowa. Rycina 1526. W dziesiątym tygodniu pętla jelita powraca do jamy brzusznej. Kiedy zachodzą te procesy, jelito środkowe obraca się o 270 stopni. Przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Rycina 1527. Pozostałości przewodu żółtkowego, brak powrotu jelita środkowego do jamy brzusznej, nieprawidłowy obrót, zwężenie i zdwojenie części jelita należą do częstych wad wrodzonych. Jelito tylne rozciąga się od dystalnej jednej trzeciej okrężnicy poprzecznej do górnej części kanału odbytu którego dystalna część pochodzi z ektodermy. Jelito tylne wnika w tylny obszar steku, czyli przyszłego kanału odbytowo-odbytniczego, a omocznia wchodzi w jego obszar przedni, przyszła zatoka moczowo-płciowa. Przegroda moczowo-odbytowa oddziela te dwa obszary. 15, 36. A perforacja błony stekowej, przykrywającej ten region, umożliwi ujście odbytu i zatoki moczowo-płciowej na zewnątrz ciała. Zaburzenia w rozmiarze tylnego obszaru steku przemieszczają ujście odbytu do przodu co powoduje przetoki odbytniczo-pochwowe i odbytniczo-cewkowe oraz zarośnięcia, czyli atrezję. Rycina 15-37. Kanał odbytu pochodzi z endodermę, część głowowa, i ektodermę, część ogonowa. Część ogonowa tworzona jest przez wpuklanie się ektodermy wokół prostnicy. Naczynia zaopatrujące kanał odbytu odzwierciedlają jego podwójne pochodzenia. Część głowowa otrzymuje krew z tętnicy odbytniczej górnej, gałęzi tętnicy kreskowej dolnej, a część ogonowa z tętnicy odbytniczej dolnej, będącą gałęzią tętnicy sromowej wewnętrznej. Problemy do rozwiązania. Pierwszy. USG prenatalne ujawniło wielowodzie w wieku 36 tygodni, a przy urodzeniu noworodek miał nadmierną ilość płynu w ustach i trudności z oddychaniem. Jaka woda mogła być przyczyną opisanego przypadku? Problem drugi. USG prenatalne w 20 tygodniu ujawniło otwór w linii pośrodkowej który wydawał się zawierać jelita i był otoczony błoną. Jakie rozpoznanie postawisz? Jakie jest rokowanie dla tego dziecka? Problem trzeci. Po urodzeniu dziewczynka ma smułkę w pochwie i nie ma odbytu. Jaki rodzaj wady został opisany i jakie jest jego pochodzenie embryologiczne? koniec rozdziału piętnastego układ trawienny.